Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny listopadowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj opowiem Wam o małych, puszystych zwierzątkach, ale nie będzie to wcale taka urocza, rodzinna opowieść. Co to, to nie. To złowieszczy horror z kawkowskim zacięciem, który obnaża to, do czego zdolna jest ludzka natura, kiedy zostaje osaczona. No a zdolna jest do prawdziwie mrocznej destrukcji. Będzie to czeska powieść, której Wielki Bóg dumnie patronuje, a którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Stara Szkoła, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was powieść kultowego czeskiego pisarza Ludwika Waczulika, czyli Świnki Morskie. Tak, jeszcze nie kawie, Świnki Morskie. W rodzinie pewnego praskiego bankiera pojawiają się świnki morskie. Te urocze zwierzątka stają się obiektem fascynacji i uwielbienia jego dwóch synów, natomiast w nim i w jego żonie budzą nieco nieludzkie instynkty. Im dalej w opowieść, tym na naszych oczach ta sielanka rodzinna zamienia się w dziwny koszmar. I na koniec pozostaje jedno pytanie. Do czego może posunąć się człowiek? Na początku wydaje się, że Świnki Morskie Ludwika Waczulika to jest właśnie taka rodzinna, sielankowa opowiastka o pewnej rodzinie i świnkach morskich, które pojawiły się w ich domu. Ale to jest coś o wiele więcej. To jest prawdziwy mrok ukryty pod płaszczykiem zwyczajności. To metafora reżimu. Oczywiście metafora reżimu komunistycznego, który niszczy, który tłamsi, który z fascynacją obserwuje, ile może wycisnąć człowieka. Osaczenie. Osaczenie jednostki, zarażenie jej strachem, pozbawienie jej własnych myśli i chęci do jakiegokolwiek buntu. Horror, w tym wypadku sadyzm, czyli skrajne okrucieństwo głównego bohatera połączone z radością z zadawania bólu. To powolne i bolesne narodziny mordercy o boskich skłonnościach. Reżim rodzi się tutaj z bierności. Powiem Wam, że to jest naprawdę zaskakujące i dość nieoczekiwane, że ta historia tak szybko, nagle, ze strony na stronę zamienia się w koszmar i prawdziwe piekło. To połączenie twórczości Franza Kafki, co zdaje się być tutaj oczywiste, z opowieściami Edgara Allana Poe, do których Świnki Morskie dosłownie nawiązują, z elementami Wyspy doktora Moreau. Nie ukrywam, że przy lekturze miejscami robi się nawet niedobrze, a to dlatego, że nasz bohater odkrywa w sobie te pokłady leżącego w ciemności zła i czekającego na odpowiedni moment. Świnki morskie idealnie nadają się do tych jego eksperymentów, dlatego że ich bierność wręcz prowokuje. Czyta się to z narastającą fascynacją, dlatego że co chwila zadajemy sobie pytanie, do czego jeszcze zdolny jest człowiek, jak daleko może się posunąć, ukrywając się za pozorami normalności. Przeraża też uniwersalność i aktualność tej powieści, dlatego, no bo wiecie, reżim, nie tylko reżim komunistyczny, wszelki reżim rodzi się w cieniu, ukrywa się, tworzy pozory, chowa się za maską. I niełatwo jest go tak na początku zobaczyć, ale z pewnością trzeba się przeciw niemu buntować. W ogóle literatura czeska pełna jest takich zaskakujących perełek i Świnki Morskie oddają jej wielowymiarowość i złożoność ukrytą pod maską zwyczajności. Świnki Morskie Ludwika Waczulika to pozycja obowiązkowa dla fanów złożonej literatury, dla miłośników kawkowskiej, ciężkiej atmosfery, w której można się zwyczajnie utopić. Nie będę ukrywać, dla mnie to jest horror, dla mnie to jest weird fiction, dla mnie to jest powieść obyczajowa, to jest wszystko jednocześnie coś naprawdę niesamowitego. No a wydawałoby się, że to właśnie takie świnki morskie. I uwaga, wydawnictwo Stara Szkoła ma dla Was jeden egzemplarz Świnek Morskich Ludwika Waczulika do rozdania i jedyne co musicie tutaj zrobić, to w komentarzu pod tym filmikiem napisać, że chcielibyście poznać historię świnek morskich. Rozdanie trwa do 4 grudnia do północy, a ja na dniach wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za tę niesamowitą, straszną opowieść raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Stara Szkoła, a Wy kochani obowiązkowo pamiętajcie, żeby zajrzeć też na bloga i kochani pamiętajcie o szalonym konkursie, który trwa jeszcze tylko dzisiaj do północy, a już jutro poznacie troje zwycięzców głównych nagród i dwoje, którzy zdobędą nagrody pocieszenia. I oczywiście pamiętajcie też, żeby zaglądać na Facebooka, na Twittera, na Instagrama, na Snapchata, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a my widzimy się już jutro po południu. Do zobaczenia, pa pa!